Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, tędy, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj też oczywiście do linków w opisie. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Zaraz się tam wespniemy, tylko trzeba się tutaj pozbierać to, co leży. Myślałem, że gdzieś tu będę szedł, ale teraz stwierdziła inaczej. Deweloperzy. Upartego tutaj na dół też by się zeszło. No ale dobra, do góry to do góry. No i my się zbierzmy trochę patyków. I lecimy dalej. Widzę drogę! Nie zatrzymuj się! Szybciej się nie da. W porządku? Tak jakby. Już kolejny. Reszta raczej kontroluje sytuację. A w ogóle ile widm mają zenici? Więcej niż zdołamy pokonać, to pewne. Ej, może użyj jej broni. Gotowe. Chodź. Zostań po kamieniu. Zwilżę gardło. A po tym kamieniu, dobra. Strzelasz jak utarł, Aloy! Trafiłaś w słaby punkt. Bo widzę, że chuja robicie, no to... Postanowiłem was wesprzeć. Aloy, jesteśmy z Alwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Alwa i Kotalo wykonali zadanie. Pora na betę. Aloy, chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz dla powstrzymania tych widm, lepiej zrób to teraz. Ja niczego nie zrobię. Tylko Beta. Dajmy jej trochę czasu. Czasu, którego nie mamy. Dawaj, Beto, dawaj, dawaj. Co to jest? Nasza armia! Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście Becie wpuścić Hefajstosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. I może tworzyć maszyny, kiedy tylko chce. Do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. No to chodźmy. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hefajstos uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy to. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla. Ty co taki kurwa nagle chętny do współpracy, byku? Aloy. A tam się można spierdolić na dół i wejść na górę. Wiedz, że żałuję jednego. Czego dokładnie? Całego tego wspinania. Ty chuju. Plazma zadziała na moją korzyść. Z tej dużej skały moglibyśmy zrobić most na drugą stronę. Jasne. Ha!
Aż stąd słyszałem to chrupnięcie. Okej. Tam to dalej nie ogarnia, skąd jego kumpel zginął. Wyszczerpmy trochę metali. Dobra, zbierzmy. Teraz jeszcze pytanie, jak tu wejść. Dobra, już widzę. Ty Aylor, powiedz mi, gdzie ty to zmieściłaś? To tak po prostu zapakowałaś sobie do ekwipunku. No chyba, że do schowka. To tędy. Wtedy jest to zrozumiałe. Na prawo. A ty kurwa skąd się tu wziąłeś? A teraz w lewo? Czego ty nie do wieży startowej przez hangar przed tobą. Niedługo tam dołączę. Hangar jest w złym stanie, ale widzę wejście. Szybko, Aloy! I kolejna. Czasowa amunicja by tu pomogła. Wal w słaby punkt. To nie piwo. Dobra robota. Chodźmy. Tutaj, Aloy! Co ja walę, jak nie w słaby punkt? Coś jest, nie ma. O, spójrzcie na ten cały kosmiczny sprzęt. No i wspinaczka. To miejsce zaraz zwali nam się na głowy. Tym bardziej trzeba się spieszyć. Powiedział ten, co nie musi dużo nieść. A ten skąd się tu wziął nagle? Bez wątpienia. To może lepiej się dozbroić. Szczerze, to nie było gorąco, ale Kotalo doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać. Prawie jesteśmy w... Teraz wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą zenici! Zdejmiesz ich osłony, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. To bez sensu! Nie możesz nas zranić! Zrozum. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca. Na stałe. A,
Jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! Czy mamy się was bać? Gerard nie może uciec. Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. To wytniemy sobie drogę! Gotowi? Tak. Napierdalać Szwabów. Ruszaj na górę, chroń Gaję. Gerard jest mój. Jaka ta gra jest dopierdolona do pieca, kurwa mać. Muszę dostać się na szczyt wieży, jeszcze ta a potem uwolnić Betę. PC-cie, Aloy, przecież... u nas! Coś pięknego. Gień, maszynowe ścierwo! Wybacz, u nas wszystko gra, o ile Alba się pośpieszy. Już prawie weszłam do sieci! Zróbcie, co możecie... Pierdolony hałas! Kurwy syny! Dobrze, winda. Obiecujące. No! Weź mu zajeb z łuku w papę i tyle, no. Mamy niedokończone porachunki, dziewczynko. Nie. Się. Nawet nie potrzebuję tarczy, by cię zabić. Wierz mi, pożałujesz, że jej nie masz. Na wyciągnięcie ręki! Ojeban. Ej, Aloy, jesteś tam? Już idę ci pomóc. O co? Prawie zapomniałem, jak to jest czuć ból. To dopiero zabawa. Co? Wszystko gra? Z czasem będzie. W imię zasad, skurwysynu. Ratuj siostrę. Dołączę do reszty i sprawdzę, czy wszyscy są cali. Explore. Coś znajdę ciekawego? Pojadę, Winda. Tak, to wiadomo, Aloy, spokojnie. Ja tu tylko przyszedłem pudełka przejrzeć.
Nic więcej. O matko, jeszcze jedno piętro? Dobra. Gdzie my jesteśmy na mapie? W tym miejscu, okej. Myślałem, że jakieś interakcje, coś ten, tu teges. Maszyny i widma praktycznie całkowicie się powybijały. Co to było? Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę iść. Prawie go mam. Ale idźcie. Fajnie to. Jak się trzeba wspiąć, to się będziemy wspinać, to co? Jakbyś mi teraz spadła. Eren? Wszyscy cali tam na dole? W większości. Musimy się pozbyć ostatnich widm. A Zenici? Nie żyją, jak sądzę. Zo powiedziała, że dorwała się Rika. Świetnie. Tak. Dzięki. Zostali chyba tylko Tilda i Gerard. Aloy, jesteś tam? Posłuchaj, dostałam się do sieci, ale tylko na chwilę, potem mnie wykopało. Znalazłam trochę planów lotu i tras. Zupełnie jakby Zenici zamierzali opuścić Ziemię. To nie ma sensu. Wiem, ale to nie wszystko. W plikach, które znalazłam, było mnóstwo wzmianek o jakimś Nemezis. Czymkolwiek to jest, Zenici się tego boją. Alva? Alva! Co tu się dzieje? Może Beta będzie wiedziała. O ile nic jej nie jest. O ile nic jej nie jest, dobrze powiedziane. A jaka walka w ogóle się toczy. Pięterko za pięterkiem. Już idę, Beta. To tu. Koniec drogi. Wszystko dobrze? Słuchaj, wiem, że wiele przeszłaś, ale pomóż mi wejść do sieci Zenitów. Muszę przejrzeć dane, dowiedzieć się czegoś na temat Nemezis. Dobra. To tam. Systemy padły w całej bazie, ale powinnam móc to znaleźć. Tak, Nemezis. Tutaj. Coś w przestrzeni kosmicznej.
podąża za zenitami na ziemię. Patrz. Wektory ucieczki. Alva próbowała mnie ostrzec. Zenici nie chcieli tu zostać. To chyba jest jakaś maszyna. Albo cały rój. Odczyt energii jest nadzwyczajny. Eloy, nie sądzę, żeby to katastrofa zniszczyła kolonię na Syriuszu. To było to. Ziemia nie jest celem, tylko stacją przesiadkową. Wciąż uciekają. Widzę, że nie próżnowałaś. A ty kłamałaś. Nemezis, co to jest? To my. Umysły odległego zenitu. Albo raczej nędzne kopie. Części z nas, mieszkańców kolonii, nie zadowalała fizyczna nieśmiertelność. Chcieli oderwania od swoich ciał. Wgrywania umysłu w różne formy. Organiczne, mechaniczne. Nemezis była nieudanym eksperymentem. Porzuconym, ale nie wymazanym. Ogromna baza naszych wspomnień, emocji i uprzedzeń leżała i gniła. I to zniszczyło kolonię? Nie wiedzieliśmy, że zyskała świadomość, póki się nie wyrwała. Wykorzystała nasze wspomnienia. Zabezpieczenia, specyfikacje sprzętu, kody sterowania. Nim się obejrzeliśmy, zhakowała wszystko. Następnie zabrała się za drukarnię, co pozwoliło jej przybrać formę dowolnej maszyny, aby nas zniszczyć. Ale czemu? Wyobraź sobie bycie więzionym przez całe dekady, mając za towarzyszy jedynie cienie megalomanów. Nienawidzi nas za porzucenie jej w tym więzieniu. A skoro jest wolna, zrobi wszystko, by nas zniszczyć. Nawet pozbawiając nas bezpiecznej przystani na ziemi. Sygnał wymarcia, który obudził Hadesa. Nie wysłaliście go. To była Nemezis. W końcu to zrozumiałaś. Kiedy jej się nie udało, wyruszyła z Syriusza, by dokończyć robotę. Dlatego musimy uciekać na losową planetę przy losowej gwieździe, tam, gdzie nigdy nas nie znajdzie. Z Gają. Żebyście mogli stworzyć nowy świat. Taki jest plan. Nieustannie. Ziemia przepadła, Aloy. Nemezis wybije całe życie, by odebrać nam szansę na dom. Ale marzenie Lis nie umrze. Dlatego polecisz ze mną. Z Gają stworzymy nowy świat. Wspólnie. Tam, gdzie to monstrum nas nigdy nie znajdzie. Co? Nie. Kochałam Elizabeth. Bardziej niż kogokolwiek. A mimo to pozwoliłam jej umrzeć z resztą ludzkości. To błąd, którego żałowałam przez 1000 lat. A teraz znów przede mną stoi. Nie jakaś podrzędna kopia, ale najlepsza możliwa wersja. Dlatego nie proszę. Masz ze mną lecieć. Rozumiem twój gniew, ale za jakiś czas mi wybaczysz. Nie zmusisz mnie, Tildo. Twoja tarcza nie działa. Mam coś lepszego. Widmo Prime, do mnie. Kryj się! Do drzwi! Poddaj się, Aloy! Nie możesz wygrać! Już to gdzieś słyszałam. Ta, to patrz teraz, kurwa. Ja wytrzymam! Mam coś w skórze, muszę się przebić przez miecz. Dobrze będzie to przeskanować.
pancerz zdjęty! Cel aktywny! To nie zaunik, kurwa. Niech ma za twoje! Złote płyty. Ale jebło. Odłupałam mu pancerz. Szybkie cholerstwo! Leż, mato. To koniec. Czemu nie pozwoliłaś mi wybrać? No i git. Chciała cię porwać? I powiedziała ci o Nemezis. A więc cały czas wiedziałeś. Tak, od Hadesa. Razem z informacją, jak obejść osłony Zenitów. Wszystko, co zrobiłem, tworząc armię, było oparte o tę wiedzę. By dotrzeć tutaj, do tej chwili. Nie mogłeś po prostu powiedzieć? Ależ, droga Aloy. Ty ostatnia działałabyś rozsądnie w obliczu braku szans. Dowiadując się o Nemezis, ujrzałem pionki na planszy i drogę zwycięstwa. W tej samej chwili poznałem, że to jest gra, w którą byś nie zagrała. Że próbowałabyś uratować ten aktów. Miałem rację, do czasu. Pokrzyżowałaś mi plany i zrealizowałaś własne. Rezultat jest taki sam. Jesteśmy tu. A teraz pora na to, bym opuścił tę przeklętą planetę, by przejąć Odyseję oraz dane Apolla i zacząć nowy rozdział pogoni za wiedzą, nieograniczonych możliwości. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Zasłużyłaś na miejsce. Nie jestem jak Tilda. Zapraszam cię grzecznie. Czyli po prostu odejdziesz? I zostawisz to wszystko? Zostań. Pomóż mi z tym walczyć. Tilda chyba nie przedstawiła zagrożenia dokładnie. Nemezis nie da się pokonać. Zniszczyła nowoczesną kolonię Zenitów w kilka godzin. Jaką nadzieję ma prymitywna Ziemia? Skoro sprowadziłaś Gaję, nie porzucisz życia, lecz zasiejesz ziarno nowego świata. Tak samo jak Elizabeth. Dokonała tego wyboru. Poświęciła wszystko dla tego, co miała nadzieję, że powstanie. Gdyby była tu na twoim miejscu, wsiadłaby do tego promu, Aloy. Tu jest. Jest cała? Wciąż na nogach. Dzięki dziesiątce. Żegnaj, Silence. Wygląda na całą. Chyba wygrała. Jak zwykle. Aloy. Udało ci się.
A ten gdzie leci? Dobra, zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, bije do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.